walczymy o złoty medal. Takie jest nasze założenie, natomiast nie myślimy o tym, co się wydarzy. Zaczynamy naszą przygodę z Superligą we wrześniu. Finały są w maju, więc po prostu ćwiczymy, trenujemy w taki sposób, żeby rozwinąć swoje możliwości. Żeby poprawić się we wszystkich technikach, których zawodnicy potrzebują, żeby grać skutecznie, żeby poprawić się w kombinacjach uderzeń, żeby poprawić swój rozwój fizyczny, żeby rozumieć, na czym polega odporność psychiczna i budowanie odporności psychicznej, żeby rozumieć, na czym polegają założenia taktyczne i jak taktyka zmienia się w zależności od tego, przeciwko komu gramy, przeciwko jakim przeciwnikom, czy to jest atak szybki, czy to jest obrona w półdystansie, tak jak Wang Yang, czy to jest obustronny topspin. Więc jeśli podnosimy swoje umiejętności, wtedy nasze szanse na dobrą grę i na to, że będziemy wygrywać, rosną, ale to od tego się wszystko zaczyna. Poprosiłem pana Osagionista, żeby mnie uszczypnął, jak już skończyliśmy, bo nie chciałem, trudno mi było w to uwierzyć, że to jak, już po wszystkim, już po meczu? Właściwie ja tak byłem skupiony na tym, co się dzieje, bo mam tylko minutę między setami, żeby powiedzieć coś mądrego. A przede wszystkim nie powiedzieć nic głupiego, bo to tylko deprymuje zawodników. W związku z tym byłem bardzo skupiony dzisiaj i taki zmobilizowany. Dlatego jak to się wszystko skończyło, to tak nie docierało długo do mnie. To jak? To już po wszystkim rozmawialiśmy z wieloma osobami. No nikt by w ogóle nie pomyślał, że to może dzisiaj być 3-0. No nikt się tego nie spodziewał. Ja również. No myślę, że oczywiście pierwszy, ponieważ Sean Kun miał 3 meczbole z Panosem Gionisem, czyli prowadził 2-1 i 10-7. Jeszcze zaserwował, Panos Gionis odebrał serwis przebiciem do backendu, Sean Kun przeskoczył i zagrał świetny atak po prostej. Gdyby to weszło w stół, to Panos by tylko chwycił, w lewą rękę złapał piłkę, bo w ogóle nie spodziewał się ataku w tę stronę. Bo myśmy analizując ataki Sean Kuna wiedzieli, w którą stronę, gdzie uwielbia kierować swoje ataki. Ale chybił ten atak, no minimalnie chyba o milimetr nie trafił. Sam aż tak podniósł oczy do sufitu, nie wierząc, że to nie weszło. No i kolejne znakomite akcje Panosa dały mu wygranego czwartego seta, już set piąty był jego koncertem. Powiedział po grze, że to była jego najlepsza gra sezonu. Więc bardzo się z tego cieszę, że kolejna jego gra najlepsza w sezonie, bo ja to słyszę już kilka razy ostatnio, słyszałem z jego ust, jest właśnie w Bogorii. To też świadczy o tym, że on się tutaj dobrze czuje, że mamy dobrą atmosferę, że on potrafi wydobyć z siebie talent, swój największy talent, wszystkie możliwości, żeby wygrywać grę z najlepszymi przeciwnikami. Ale też chciałbym powiedzieć o tym, że Marek wyszedł w bardzo trudnej sytuacji. Prowadzimy 1-0, mamy szansę, 21-letni zawodnik, dla którego to jest pierwszy finał Superligi, wychodzi i po prostu świetnie sobie radzi, gra spokojnie, mądrze taktycznie, zmiennie, obserwując piłkę, rotację, znakomicie. No i wydało się bardzo prosta sytuacja, 2-0 i tylko wystarczy wykończyć mecz. To jest sytuacja kryzysowa też, krytyczna. Też trzeba umieć się w niej znaleźć, zachować koncentrację, kiedy już tak blisko, wystarczy jeden krok się wydaje. I widać było, jak Paweł prowadził Siruczek z Jerzym Rabikiem 2-0, że kompletnie mu uciekła uwaga. No chyba jednej, w ogóle nie mógł wrzucić jednej piłki na stół. I dopiero jak wrócił z powrotem, z koncentracją, był gotowy do gry na swoim wysokim poziomie, dopiero w czwartym secie rozstrzygnął grę na swoją korzyść. W związku z tym, podsumowując to, trzeba po prostu wiedzieć, gdzie kierować uwagę, żeby grać na swoim wysokim poziomie, a wtedy możliwe są takie mecze i takie dni jak dzisiaj. To jest wysiłek całego zespołu. Przecież my byśmy się nie spotkali w ogóle w Grodzisku, gdyby nie Stanisław Kuracki, Krzysztof Socha, Dariusz Łysuniak, Darek Schumacher, to nasz kierownictwo naszego klubu, to myśmy się w ogóle nigdy nie spotkali. Gdyby nie to, że miasto Grodzisk Mazowiecki z burmistrzem benedykcińskim nam też go bardzo mocno wspiera, to każdy z nas prawdopodobnie byłby w innym miejscu. Więc to od tego się zaczyna, od pewnych decyzji kierownictwa. Potem zastanawiamy się, jak już kreujemy jakąś działalność tenisa stołowego, to jak to robić? Nie chodzi tylko o pierwszą drużynę, ale o wspaniałą publiczność, która dzisiaj przyjechała, chyba z 60 osób z Grodziska. Dzieci, które trenują tenisa stołowego, grę w tenisa stołowego, młodzież, dorośli. Więc my mamy, Grodzisk żyje tenisem stołowym i to się tak składa na pewno taki klimat, atmosferę, że chcemy być razem i razem walczyć też w takim dniu jak dzisiaj. I wtedy też możliwe są takie no, szczęśliwe dni.
Zaczynamy, przede wszystkim chcielibyśmy podsumować dzisiaj to, co się wydarzyło. Ja chciałbym usłyszeć z ust zawodników, co się wydarzyło, żeby to w nas zostało też, ponieważ wykonaliśmy pewną fantastyczną rzecz, ale ona ma zostać utrwalona, upamiętniona, przeze mnie potem zapisana, żeby to zostało, to doświadczenie, żebyśmy mogli skorzystać z tego doświadczenia w dalszych pracach. A teraz już dziękuję bardzo, bo czekają na mnie już kolejne osoby. Dziękuję bardzo.